no, weird feet, drop that big bad rank feet. Zapewne widziałeś kiedyś takie 360-stopniowe panoramy. Aby je tworzyć, nie trzeba mieć specjalnego aparatu ani drogiego oprogramowania. Wystarczy znaleźć ciekawe miejsce, zrobić zdjęcia, a następnie złożyć je darmowym programem. Zacznijmy od zdjęć. Wykonujemy je w pozycji pionowej, pamiętając, że muszą częściowo na siebie zachodzić. Następnie instalujemy dwa programy, Microsoft ICE oraz Photosynth. Linki zamieściłem w opisie. Teraz zrzucamy nasze zdjęcia na komputer i obracamy je. Uruchamiamy program ICE. I przeciągamy wszystkie zdjęcia do okna programu. Program po kilkunastu sekundach złoży nasze zdjęcia. Przechodzimy do panelu wyświetlania i orientacji. Jeżeli nasza panorama nie wyświetla się poprawnie, możemy tutaj wybrać inną opcję. Teraz wystarczy tylko wyrównać horyzont do białej linii, ewentualnie coś odwrócić i zatwierdzić zmiany. Aby eksportować na dysk, klikamy opcję Automatic Crop, zwiększamy jakość, tutaj zostanie wyświetlona ilość megapikseli i klikamy Export to Disk. Nasze zdjęcie zostało zapisane w formacie JPG na naszym dysku. Aby eksportować je na photosynth.net, klikamy Publish to Web. Teraz zostaniemy poproszeni o zalogowanie się do Windows Live. Następnie możemy wpisać tytuł. Wszystkie inne opcje można wstawić później. Jedynie licencję musimy ustalić teraz. Można już kliknąć Upload. Nasze zdjęcia będą dostępne na photosynth.net. Wystarczy się zalogować, znaleźć naszą panoramę i już możemy ją oglądać. W witrynie Photosynth możemy także oglądać panoramy innych osób. To wszystko, dzięki za oglądanie.